Nazywam się Radomir Groszko. Dziś wcieliłem się w rolę aktora i reżysera pracy konkursowej pod tytułem Czym jesteś najlepszy? Moja przygoda zaczęła się 11 lat temu w Sandomierzu. Jestem rekonstruktorem historycznym. Odtwarzam okres średniowiecza, szlachty i husarii polskiej. Dlaczego ta przygoda związana z rekonstrukcją jest moją największą pasją? Odpowiedź tkwi w moich korzeniach. Opowiadań mojego taty wiem, że moja babka była szlachcianką z Podgrodna, która popełniła mezalię, wychodząc za chłopa, wbrew rodzinie. Potem jednak uciekła na wschód, zostawiając po sobie herb typu rola. Ta historia, mieszkanie w tysiącletnim Sandomierzu umożliwia mi działanie w rycerstwie. Moją rodzinną historię, w której się czuję najlepiej. Jestem w bractwie cesarskim tancerzem. Tańczymy tańce dawne, od średniowiecza, renesansu, baroku. Tańce dawne na początku wydawały mi się proste, lecz niezrozumiałe. Po latach mogę stwierdzić, że poziom, który osiągnąłem, spowodował, że wykonuję to wszystko na wysokim poziomie. Rekonstrukcja, którą odtwarzam, to również szemierka. Walki średniowieczne są to walki ciężkie, wymagające dużej sprawności i umiejętności władania bronią białą,
typu miecz krótki, miecz długi. Wykonuje również walki szabą polską, umiejętności, do których doszedłem, wywodzą się z ciężkich i długich treningów. Lata ćwiczeń pozwalają mi na umiejętne władanie bronią. Następną moją umiejętnością jest to taniec z szablami. Zawsze ciekawił mnie wschód, jak i popisy kozaków. Zainteresowanie tym umożliwiły mi dalszy rozwój w sztuce szemierczej. Historyczne. Mój staż to 9 lat treningów strzelania z łuku. Strzelanie z łuku to strzelanie do celu. Jeśli osiągnąłem cel, to stawiam sobie poprzeczkę wyżej. Pozwoli mi na pokazanie tego, co potrafię robić najlepiej. Wykonywanie pracy jako konstruktora zajmuje mi większą część mojego życia, jednak na tym nie kończy się moja opowieść.